Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i przyjaciół klubu Ciekawych Wszystkiego. Hanna Maria Giza. Chyba żadna z epok nie została tak zafałszowana stereotypami i nieprawdziwymi opisami, jak średniowiecze. Intelektualne mroki, ciemnogród, religijne prześladowania, czarownice i stosy, kobiety zakuwane w pasy cnoty, surowe zakazy dotyczące cielesności, a tymczasem. W średniowieczu kobiety kochały i pożądały. Oddawały się rozkoszom cielesnym albo same wybierały wstrzemięźliwość. Zdradzały i spiskowały. Wymyślały tysiące podstępów, żeby przechytrzyć rzeczywistość. Tajemne życie seksualne kobiet w średniowieczu. Tak brzmi tytuł książki Rosali Gilbert, która sprowokowała mnie do podjęcia tego tematu. Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Rebis. A naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj profesor Aneta Pieniądz, historyczka, mediewistka, adiunkt Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pan profesor Grzegorz Pac, historyk, mediewista, wykładowca w Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień, Dzień dobry. dobry. Audycję realizuje Borys Kozielski. Średnia wieczór. Ja przygotowując się do tej audycji uświadomiłam sobie, że... To jest niewyobrażalnie długi okres, bo trwający tysiąc lat. To jest tak, uświadommy sobie, jakby od koronacji króla Bolesława Chrobrego 1025 do dzisiaj, no to jest prawie tysiąc lat, 2021, co się wydarzyło w Europie, na przestrzeni tego tysiąclecia, a my tu mamy tylko średniowiecze, trwające tysiąc lat. To jest, właśnie jak powiedziałam, najdłuższy okres w rozwoju cywilizacji europejskiej, ale w wieku X czy XV przecież nie mogło być tak samo jak w wieku V. Średniowiecze musiało być więc bardziej zróżnicowane, bardziej bogate niż przedstawiają to stereotypowe opisy. Dlaczego tak łatwo manipulowano średniowieczem i czemu to służyło? Po co? No, ja bym powiedział, że trochę to wynika z samej natury średniowiecza, w takim sensie, że średniowiecze jako pojęcie, jako taki okres w myśleniu ludzkim, no trochę zrodziło się w czasach renesansu z kontestacji. To znaczy trochę od początku jakby ten, ten, ten okres pomyślano jako ten okres który był tym dziwnym czasem po, po tej pięknej starożytności, a przed naszymi czasami? No i, i trochę chyba to, to zaważyło na, na, na późniejszym nim myśleniu. To jest. Także kreacja, a może w największym stopniu kreacja wieku XIX. O tym trzeba pamiętać, że średniowiecze jako takie zostało stworzone. Człowiek średniowiecza nie myślał o sobie przecież, że ja żyję w średniowieczu. Ono zostało stworzone do różnych celów. To jest i zjawisko kulturowe, i zjawisko filozoficzne w znacznej mierze, a także odgrywało istotną rolę tożsamościową, polityczną, mówiąc krótko, czyli jako element budowania podstaw państw. Rodowych w wieku XIX. W wieku XX też widzimy jakby rekreowanie czy konstruowanie średniowiecza ciągle na nowo, chociażby w kulturze popularnej dzisiaj. Wątki czerpane z stereotypowych, tych dawniejszych wyobrażeń o średniowieczu powracają dzisiaj, czy w filmach, żeby daleko nie szukać popularność serialu wikingowie, czy też w końcu bazującej na motywach gdzieś tam ze średniowiecza czerpanych, takich gra o tron, prawda? Gry komputerowe, a także chociażby powieści zatopione, zagłębiające się, czy czerpiące z motywów średniowiecznych, to ciągle. W jakiś sposób ten obraz średniowiecza eksploatuje. Tylko, że to nie jest średniowiecze, takie jakim my się zajmujemy, ano które właśnie. dla nas um, y, rodzi się, czy my je oglądamy poprzez źródła z epoki, tylko takie, które jest pewnym przetworzeniem zespołu wyobrażeń o, o epoce, co oczywiście sprzyja. Stereotypizacji. Ja, ja dodam zresztą, że, że, że samo to przetworzenie średniowieczne, XIX-XX wieczne, samo w sobie jest fascynującym tematem badawczym i coraz popularniejszym też. Wielu mediewistów, jeśli mogę tak powiedzieć, zaczyna się interesować, a nawet czasami przerzuca się na nowy temat. To się zwykle nazywa wtedy mediewalizm, tak? czyli właśnie zainteresowanie. Tym obrazem średniowiecza w kulturze, w kulturze czasów późniejszych, no zwłaszcza XIX i XX wiecznej. Kobiety w średniowieczu były oczywiście potrzebne. Potrzebne jako, nie wiem, czy element planu Bożego, czy też wręcz wpisane w plan Boży, patrząc na to z perspektywy kościoła. Bo czyż miłość, także ta cielesna, nie była uważana za dar Boży, skoro przynosiła, Wdarze mężczyźnie potomstwo. O, na ten temat były dyskusje już ojcowie starożytni, ojcowie kościoła dyskutowali, jaki właściwie ma cel współżycie skoro przecież wiadomo, że dziewictwo jest lepszym stanem. I jedyna właściwie sensowna odpowiedź w związku z tym, jaką znajdowali, jest taka, że, że być może ono jest potrzebne po to, żeby było więcej dziewic, prawda? żeby reprodukować dziewicę, no bo bez tego to się, to się nie da. Znaczy, ewidentnie to był problem. Skoro oni wiedzieli, że dziewictwo jest stanem lepszym, no to po cóż w ogóle człowiek po Chrystusie, kiedy to już jest odsłonięte ludziom, po cóż ciągle żyć tym, tą drogą niedoskonałą? Tutaj kluczowym autorytetem dla średniowiecza był bez wątpienia poza Świętym Pawłem, Święty Augustyn. Jego teksty o wartości małżeństwa uformowały sposób widzenia relacji seksualnych oczywiście w związkach małżeńskich i tak naprawdę małżeństwo bez Współżycia seksualnego było jak najbardziej małżeństwem. To, była, to był związek między duchowy, między kobietą a mężczyzną, którego cel był celem wyższym niż tylko prokreacja. Prawda? Czyli on był przede wszystkim, używano takich porównań wprost do związku między Jezusem a Kościołem. Ten związek za świętym między... Pawłem. Tak, za świętym Pawłem, oczywiście. Ten związek miał przede wszystkim oboje małżonków prowadzić do zbawienia. To zresztą świetnie widać na przykład w tekstach dla, takich poradnikowych, dziewiątowiecznych dla świeckich, chociażby Jonasza Zorlanu, gdzie on mówi o tym, że mężczyzna ma wspierać żonę na drodze do zbawienia, i oboje poprzez małżeństwo mają się doskonalić. Ten aspekt prokreacyjny, seksualny, oczywiście on tam jest, jego, on musi tam być, natomiast jest y, w pewnym sensie drugorzędny. W tym sensie, że to jest przede wszystkim to, to co jest celem to jest y, uzyskanie y, życia wiecznego w stanie, który jest postrzegany jako gorszy od stanu dziewiczego. A nawet najgorszy, bo on jest też jeszcze gorszy od wdowieństwa. Tak, tak, tak hierarchia. Tutaj, tutaj o, biblijna przypowieść o, o plonie jest zawsze przywoływana i tutaj małżeństwo miało być tym plonem trzydziestokrotnym, czyli no, to nie jest powiedziane, że ono jest złe, ale ono jest zdecydowanie najmniej dobre. Tak to by należało ująć. Ja tylko powiedział, że, że tutaj też a propos tego myślenia o małżeństwie i współżyciu jest pewna zmiana. W tym sensie, że taka myśl, że małżeństwo może istnieć bez współżycia, ona była stale obecna, choćby w opowieściach hagiograficznych. Mamy takie opowieści, o właśnie, to klasyczna taka opowieść hagiograficzna z czasów, z czasów prześladowań, yy, kiedy właśnie święta dziewica jest zmuszona do małżeństwa, nawraca swojego małżonka, oni w związku z tym nie, nie podejmują współżycia, a potem oboje giną. Więc taka myśl była obecna, ale w praktyce kościoła przez długi czas jednak to było, to było tak, że uważano, że bez podjęcia współżycia nie ma małżeństwa. To później zresztą wywołało bardzo taką dużą, w pełnym i w pełnym średniu, taką burzliwą debatę wokół tego, co właściwie stanowi małżeństwo. Czy zgoda obojga, czy współżycie, czy zgoda i współżycie. No i potem mamy też związany z tym fenomen małżeństw dziewiczych. Takich jak choćby no, Bolesław Styliwy i Kinga, prawda? Tak, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast ja teraz w kontekście tego, co Państwo przed chwilą powiedzieli, chciałam odwołać się do jeszcze jednej pozycji publikacji, tym razem wydawnictwa znak. Małżeństwo amerykańskich historyków, Francis i Joseph Gisowie w książce Życie średniowiecznej kobiety napisali cytuję. Oficjalnie Kościół utrzymywał, że stosunek małżeński jest dopuszczalny. Wyłącznie w celach prokreacji. Jednakże grzechu polegającego na współżyciu dla przyjemności, nie uważano za zbyt ciężki, o ile tylko nie zapobiegano przy tym zapłodnieniu. I dalej żyjący, to już nie z tej książki, żyjący w XII wieku biskup Guccio, stwierdził, że spółkowanie jest powiązane z przyjemnością i podnieceniem, a zatem grzech to jest grzech, ale jest to tylko. Tylko cytuję bardzo lekki grzech powszedni. Trzynastowieczny biskup i kanonista Enrico Segusio, znany jako Hostensis, podkreślał, że żony pragną spełnienia, a mężowie mają, uwaga, moralny i prawny obowiązek zaspokajania pragnień seksualnych swojej żony. W przeciwnym przypadku e, niewiasta jako istota słaba i pobudliwa mogłaby bowiem skłonić się ku cudzołóstwu, nie wiedząc nawet, że to grzech, zauważa biskup. No, właśnie ta końcówka to jest kluczowa, tak? To znaczy, to dopuszczenie do współżycia, yy, które nie służy prokreacji, czy przy, właśnie uznanie, że on jest mniejszym złem, właśnie wynika z takiego myślenia, też po, pochodzącego z myślenia ojców Kościoła, że drugim celem małżeństwa jest właśnie to, że on jest remedium na cudzołóstwo, że ono chroni przed cudzołóstwem. I w tym sensie yy, yy, Kościół yy, no, patrzył na przykład dosyć łaskawym okiem, jeśli mogę tak powiedzieć, na kobiety, które decydowały się, czy zgadzały się na współżycie, mimo że no właśnie to było wbrew pewnym zasadom, czy w okresie, w którym nie należało tego robić. A tych okresów było strasznie, Och, strasznie dużo. dużo. Chętnie o tym, o tym opowiem więcej, bo to rzeczywiście jest też ciekawe, ile tych ograniczeń było, ale właśnie w tej sytuacji, kiedy to by chroniło męża, lub w drugą stronę, jak pani słowa, przed cudzołóstwem. I w tym sensie bardzo jakby to myślenie o obowiązku małżeńskim ono było bardzo mocne i rzeczywiście obustronne, łącznie z takim przekonaniem, że żeby rozwiązać małżeństwo. Co na przykład było dopuszczalne, gdyby obie strony chciały zrobić to, o czym mówi święty Paweł, czyli oddać się pokucie, czyli w praktyce na przykład obie strony chciały wstąpić do klasztoru? No tutaj dosyć konsekwentnie rzeczywiście uważano, że to wymaga zgody obu stron. W tym sensie było to dosyć y, równościowe, mo można po powiedzieć. Ale czy kobieta w ogóle miała prawo głosu? To znaczy, czy mogła na przykład, bo bardzo często się tak zdarzało, że y, mężowie, tutaj też można przywołać y, polskich władców, y, Chrobrego, który dwie swoje pierwsze żony odesłał, mimo że ta druga Węgierka urodziła mu następcę tronu bez pryma, to jednak odesłał do tatusia do domu, bo chciał trzecią pojąć kobietę za żonę. Czy, a, czy kobieta mogła powiedzieć, że nie chce być z tobą dłużej, bo mi to nie odpowiada, bo nie jest to spełnieniem moich marzeń, moich pragnień, rozstajemy się. Czy mogła o, nie odesłać męża do jego domu, tylko czy Mogła odejść. No tu musimy uporządkować dwie rzeczy. Po pierwsze, małżeństwo chrześcijańskie jest nierozerwalne. Jeżeli ono zostało zawarte i tutaj, jak Grzegorz powiedział, przyjęto gdzieś w IX wieku, w drugiej połowie IX wieku, że jeszcze powinno być dopełnione, czyli potwierdzone aktem seksualnym, jest nierozerwalne. Można co najwyżej w sytuacjach nierządu. Odseparować się od małżonki, ale nie ma takiej możliwości. Nie istnieje rozwód, czyli nie można odesłać żony. Oczywiście, my wiemy z praktyki, tu zderza nam się teoria, czyli nauczanie kościoła z praktyką. Można, znamy takie sytuacje, kiedy kobieta była de facto odsyłana, a mężczyzna żenił się ponownie, ale po pierwsze, Musimy dobrze, zapytać... ale jeżeli nie było rozwodu, to popełniał biganie. Oczywiście, tak, ale tak? pamiętajmy jeszcze o jakim okresie mówimy. Yy, przywołane, yy, znaczy inaczej będzie wyglądać sytuacja w wieku XIV w przypadku Kazimierza Wielkiego i jego problemów, a inaczej będzie wyglądać yy, znacznie wcześniej, chociażby w przypadku Bolesława Chrobrego. Yy. To jest kwestia jedna, czyli zmienia się też ten stopień. Um, to jest bardzo skomplikowany proces, bo to jest rola e, Kościoła i e, jego e, zmienność roli Kościoła w zakresie jurysdykcji. Możliwości jego kontroli po prostu też. Może, możliwości kontroli, to jest także zmiana e, zwyczajów, bo to też jest ważne, prawda? E, e, I tego, jak jest odbierane takie odesłanie. W związku z tym, e, pierwsza rzecz, nie ma czegoś takiego jak rozwód. E, jeżeli to jest małżeństwo chrześcijańskie, ono jest nierozerwalne. Monogamiczne i nierozerwalne. Jaka jest praktyka, to jest inna sprawa. No można było żonę w twierdzy zamknąć. E, uwierzy, można, ale to tak. niczego nie zmieniało, dopóki ona żyła. E, wtedy tak czy inaczej. Jest ale się nie zmieniało? No, brał sobie kolejny mężczyzna, brał Ta, sobie Ale to miało swoje. żonę i już. Brał sobie, ale czy ona była żoną? Takie, takie, taki związek. Podlegał zakwestionowaniu. A, co A jak było z Kazimierzem Wielkim? A no to jest właśnie o kim mówimy, prawda? Mówimy tutaj o um, rodzinach panujących i o sytuacjach także politycznie istotnych, prawda? gdzie to ma y, wiele poziomów jakby, i, i jest kwestia prawa, jest kwestia interesu politycznego, jest kwestia tego, kto orzeka o tym, czy coś jest legalne, czy nie jest. Legalne. Ale to jest w ogóle problem, który zaczyna się gdzieś już we wczesnym średniowieczu bardzo wyraźnie zarysowywać. To znaczy zderzenia między zwyczajem i potrzebami, bym powiedziała, może nie tyle praktycznymi, czy takimi, które wynikają z pewnych praw zwyczajowych i potrzeb społecznych, a nauczaniem Kościoła. Jeżeli sobie sięgniemy do okresu jeszcze przedchrześcijańskiego i chociażby do świadectw wodów prawnych, Prawda? To widzimy, że to, że mężczyzna ma kilka kobiet, nie jest niczym dziwnym. One mogą być nawet równolegle. Jedna jest żoną pełnoprawną, a na przykład inna jest jego kochanką. Dzieci z tych związków, o ile ojciec je uznał, no to te pełnoprawne oczywiście są traktowane jako w pełni. Na no, to się mówi, że to są te, te pełnoprawne, tak? te które się rodzą ze związku z konkubiną czy z jakiegoś innego pobocznego związku też mają swoje prawa chociaż są pośledzone prawnie w stosunku do tych ale nie muszą być to tak bardzo pośledzone tak prawda bardzo pośledzone tutaj świetnym przykładem tylko to jest troszkę inny krąg kulturowy jest to co się dzieje w chrześcijańskiej już w skandynawii Prawda? Ale nie tylko. A, ale, nie no tylko proszę, proszę Państwa, Wilhelm zdobywca, który przecież się nazywał Wilhelmem o, Bastardem. Oczywiście. Nasz Zbigniew, który wprawdzie nie wygrał z Bolesłem Krzywołustym, ale wyraźnie wielu polskim możnym to wcale nie przeszkadzało, żeby był z konkubiny. No, oczywiście Merowingowie, Karolingowie wcześniej, nie tylko wcześniej. Tutaj ciągle będziemy mieli do czynienia z Tak, takim... ale mówimy znowu o władcach. W tych w warstwach nierządzących, hmm. to... nietronowych. Hmm. To jednak bywało różnie. Takie dzieci, ze związków pozamałżeńskich, no to jest oddzielny temat, który też chciałam podjąć. Co się działo w sytuacji, kiedy kobieta zachodziła w ciąże niechcianą? I co się działo z tymi dziećmi? Przecież te, te dzieci, ta Rosalie Galbert pisze o dołach kloacznych. Jeżeli doszło już do urodzenia takiego dziecka, do którego tatuś się nie przyznawał, nie chciał łożyć, nie chciał zaakceptować, to takie dziecko albo dzielna kobieta wychowywała sama, albo oddawała do yy, klasztorów, do specjalnych takich zakładów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, dla sierot, gdzie się takimi dziećmi zajmowały. Ale bardzo często te dzieci były mordowane po prostu. Bardzo często przez swoich ojców. No tu ostrożnie. Którzy się do nich nie przyznawali. Tutaj y, świadectwa źródłowe są... Y, znowu, to jest wielka epoka. Tak? Mamy świadectwa źródłowe o bardzo różnym charakterze. No, bo tak jak powiedziałam wcześniej, y, do pewnego momentu prawa zwyczajowe mówimy zwykle o tych tak zwanych germańskich prawach zwyczajowych, barbarzyńskich prawach zwyczajowych. Germańskich, bo te znamy najlepiej, muszę Tak, tak to, to są zachowane po prostu tak, w yy, obszernych zwodach. One mówią o tym, że takie dzieci mają swoje prawa bez względu na to, do, jeżeli ojciec jest wolny, matka jest wolna, to nieważne, czy to jest ktoś, kto należy do tej najwyższej elity, czy niższej, do jakiejś niższej grupy, mają po prostu swoje prawa. Zwyczaj gwarantuje im pewne uprawnienia. To się będzie z czasem zmieniać pod wpływem kościoła, który oczywiście dąży do tego monogamicznego, legalnego małżeństwa. I tutaj tak naprawdę stopniowo dzieje się tak, że ten los dzieci nieślubnych zależy od ojca głównie. Od tego, czy ten ojciec je będzie chciał w jakiś sposób wesprzeć, I czy na różne sposoby. Tak? Bo uznać to jest Uznać. uznać zabezpieczyć matkę, tak, tak. w jaki sposób je wspierać, lub czy rodzina tej kobiety będzie miała e, wolę, żeby się nią zająć. I ja z XIX no wieku. to znam... była hańba. Ale z XIX wieku znamy przykład. Jeden z takich dosyć spektakularnych bobił bo się aż o papieża, gdzie pewna bardzo wysoko postawiona dama zdradziła swojego męża jego wasalem. Z tego związku przyszedł na świat syn syn ewidentnie. Jest uznawany za członka rodziny, tyle tylko, że rodziny matki. Matka odchodzi od męża, mieszka, um, udaje się do, swoj, do dóbr swojej rodziny pochodzenia i on tam funkcjonuje, przynajmniej na tyle, na ile źródła nam mówią jako na przykład spadkobierca. Zresztą sprawę znamy dlatego, że się córki tejże kobiety z tego legalnego małżeństwa zwróciły o, um, o majątek, twierdząc, że to jest. Nieślubne dziecko ze zdrady, w związku z tym nie może dziedziczyć. Sprawa była dość, dość, dość głośna w swoich czasach. Ale pamiętajmy, że kobiety miały możliwość e, także wymuszenia na mężczyźnie pewnych zachowań. Tutaj musimy się przerzucić bardzo daleko w przyszłość. Dobrze, to, ale to powiedzmy o tym, jakie kobiety miały. Tak, ja też prawo. właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo jesteśmy cały czas przy wyższych warstwach. Ale kiedy spojrzymy na Grzegorz. Tak. Kiedy spojrzymy na przykład na źródła późne, to okazuje się, że, że te możliwości zmuszenia przez kobiety wcale nie były takie małe. Mam na myśli takie źródła pochodzące z sądownictwa kościelnego, no my mamy dla XIV, dla XV przede wszystkim wieku, gdzie okazuje się, na przykład ja mam teraz w pamięci taką, taką pracę, e, Ruth Carras, która amerykańskiej mediewiski, która zajmowała się tym problemem, która na przykład y, opisuje Paryż i, i właśnie w sądownictwie kościelnym, i okazuje się, że, że kobiety, które są w, w w ciąży, niechcianej ciąży, one zaskakująco dobrze sobie radzą z materiałem prawnym. I one wiedzą na przykład, że, że z punktu widzenia kościoła, jeśli ktoś obiecał im ślub, znaczy zasugerował, że chętnie z nimi weźmie ślub, a potem współżył. To w zasadzie już są po ślubie. I one tych, tych mężczyzn, tych ojców swoich. I my wiemy, że to się działo przede wszystkim w sytuacjach ciąży. I one w jakimś sensie tych, tych, tych mężczyzn, który, którym, z którymi no, te dzieci mają, po prostu. Właśnie nie tyle nawet przymuszają do ślubu. One idą do sądu i zdobywają w tym kościelnym sądzie potwierdzenie, że to co ale się musiał wydarzyło być świadek nie musiał nie, być świadka, nie, to, to wtedy, wtedy nie było świadka i rzeczywiście mogła ich spotkać pewna drobna kara za zawarcie czegoś co było zabronione, czyli tajnego małżeństwa. Małżeństwo było tylko bez świadków, no niestety oczywiście nie, nie powinno tak być, no ale tak się zdarzyło, to nie zmienia faktu, że małżeństwo jest, prawda? I w tym w tym momencie kobieta była w jakimś sensie przynajmniej prawnie zabezpieczona. Mamy również bardzo duże i nieprzebadane jeszcze w pełni, chociaż na przykład w Poznaniu takie badania są prowadzone, zespoły źródeł polskich, sądów konsystorskich, gdzie są całe serie spraw y, sądowych, w których y, kobiety. Robią dokładnie to, o czym Grzegorz mówił. To są XV wieczne, przeważnie źródła, czyli w sądzie dochodzą swoich praw. Pani profesor Aneta Pienioc. Zdarza się tam i to, to działa w dwie strony, tak? Z jednej strony kobieta, dokładnie tak jak Grzegorz powiedział w przypadku źródeł zachodnich, idą do sądu, stwierdzając, że mężczyzna spłodził potomka, czasem te dzieci już. Są na świecie. Obiecał się ożenić, ale się nie ożenił. Przepraszam, że wyjdę z Tam nawet są takie przykłady, że to dziecko ma kilka lat, i tak. w pewnym momencie ta kobieta stwierdza, że w tym momencie jednak by jej pasowało, żeby ten ślub zalegalizować. I tutaj jest ważna jej deklaracja, że obiecał się ożenić. Pamiętajmy, że w tych sądach trzeba było przysiąc też. Oni byli za więc dla mężczyzny, którego postawiono przed takim sądem, krzywoprzysięstwo było bardzo niebezpieczne. Krzywoprzysięstwo zawsze, poza tak różnego rodzaju skutkami doczesnymi, grozi skutkami nad tymi już w życiu przyszłym. Ale jest też druga strona tych spraw. Bywają kobiety w małżeństwach, które stwierdzają, że one bardzo pragną mieć dzieci, ale mężczyzna nie jest w stanie im ich dać. Cóż się wtedy dzieje? to jest bardzo ciekawe, ale może być szokujące dla współczesnego odbiorcy. Otóż trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście ów mężczyzna nie jest w stanie dać kobiecie dziecka. I robi się po prostu inspekcja, czyli zbiera się, powołuje się specjalistów, czyli innych mężczyzn, którzy muszą sprawdzić, czy ten mężczyzna jest zdolny do, do prokracji. I mamy opis, że sąd dokonał takiej analizy i na przykład stwierdził, że no niestety z przyczyn fizy opisanych szczegółowo, z przyczyn jakiegoś, jakiejś ułomności fizycznej, nic z tego nie będzie, kobieta dziecka nie będzie miała i czasem się zdarza, że rzeczywiście uznaje się to małżeństwo nieskonsumowane za nieważne. Um, to rzadko, ale zdarza się też w drugą stronę, że kobieta nie może mm -hmm. współżyć. Czyli um, jeżeli chcemy na przykład rozmawiać o seksualności, no, o takich zachowaniach seksualnych czy praktykach seksualnych, no to tutaj znajdujemy co ciekawe informacje wprost w źródłach kościelnych. E to, I to jest jedna ta, ta grupa źródeł. I mówię, jeszcze raz to powtórzę: źródła jeszcze niewykorzystane w pełni. Nie wiemy, co tam Nie wydane, nie wiemy, co jeszcze w nich możemy znaleźć. Ale bardzo często było tak, że kobieta, która nie chciała y, urodzić dziecka, albo. Miała romans poza małżeński albo była jeszcze dziewicą i straciła to dziewictwo, stosowała różne metody, żeby nie zajść w ciążę. Czy kobiety w średniowieczu, tu się odwołuje do książki Rosalie Gelbert, rzeczywiście były w stanie skłonić mężczyzn do użycia tak zwanej prezerwatywy? Które wykonywały z różnych materiałów. I czy kobiety w średniowieczu dopuszczały aborcję? To Jak to on, ona było? Ona niewątpliwie się zdarzała. Znaczy, ona po prostu miała miejsce. Już nie mówię o tym, że w późnych źródłach nawet mamy informacje dotyczące no, tych akuszerek, tak, tych kobiet, które oczywiście są traktowane jako, jako jakieś podejrzane wiedźmy, które, które te zabiegi przeprowadzają. To nie ma najmniejszej wątpliwości, że. Że, że aborcja funkcjonowała podobnie jak mowa jest też w tekstach kościelnych o na przykład o pokutach za unikanie poczęcia, prawda? Więc my tak naprawdę nie, nie, nie wiemy bardzo dużo, jakby szczegółowo o technikaliach tej antykoncepcji, wiemy bardzo niewiele, ale że ona była praktykowana, to wiemy z całą pewnością. No, przypomnę jeszcze, że przecież funkcjonowało dzieciobójstwo. Ono zwykle, to, to była taka rzecz, którą było łatwiej zwalczyć kościołowi niż na przykład aborcję. W związku z tym to była taka rzecz, którą na przykład w społeczeństwie skandynawskim, ona była bardzo jakby istot, istotnym zjawiskiem przed chrystianizacją, właśnie elementem procesu chrystianizacyjnego było właśnie wykluczenie tego dzieciobójstwa małych dzieci. No więc my, my niewątpliwie, znaczy, po, po, nie, nie tylko źródła nas informują, że takie, że takie zjawiska miały miejsce, Miejsce, ale myślę, że można też e, śmiało domniemywać, że one po prostu funkcjonują chyba we wszystkich społecznościach. Tak, my wiemy co nieco, ale też znowu ciekawe skąd. E, bo przecież kobiety, które do, 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 doprowadzały do aborcji nie przyznawały się do tego. Nie pozostawia to śladów źródłowych z ich strony. Natomiast e, istnieją Głównie z pełnego i późnego średniowiecza teksty medyczne, które interesują się fizjologią kobiet. One są często bardzo szczegółowe, chociaż równie często bałamutne, ale zdarzają się w nich, obok opisów różnych przypadłości kobiecych, także informacje na temat substancji. Dział mających działanie poronne, przy czym dość często, na przykład te substancje ziołowe, no, one tradycyjnie uważane były za poronne, ale faktycznie, no, to działanie było. Powiedzmy sobie, dyskusyjne. To zresztą w ogóle bardzo ciekawa historiograficzna dyskusja, na ile te znane z epoki nowożytnej różne ingrediencje mające pomóc w spędzaniu płodu były, znaczy działały. Ale wiemy, że taka praktyka funkcjonowała także ze źródeł kościelnych, tutaj już Grzegorz o tym wspominał, które ustalają kary za różnego rodzaju. Takie praktyki nie tylko zapobiegania, ale także doprowadzenia tak. do śmierci płodu, nie dziecka już urodzonego tylko y, płodu, przy czym y, trzeba rozróżnić to, kiedy kobieta to robi, a kiedy mężczyzna to robi, bo mamy również informacje o tym i to jest troszeczkę co, inny problem dotykający w ogóle tego, y, czym jest biologiczna wartość kobiety, że na przykład kiedy mężczyzna do tego doprowadzi, no to jeżeli to jest obcy, no to... Płaci ogromne kary, y, ogromne nawiązki mężowi tej kobiety. Jeżeli to jest własny mąż, to też musi za to pokutować, jako zapewne, za no, zabójstwo, za hmm. w gruncie rzeczy. W krótkim momencie pani profesor powiedziała o tym, że y, o wszystkim decydował mężczyzna. Y, I to od samego początku, bo to przecież ojciec decydował. O tym, za kogo wydaje córkę za mąż. Ja nie wiem, czy te dziewczyny miały cokolwiek do powiedzenia, bo zresztą taki obraz średniowiecza nam się utrwalił. Kobiety, której nikt nie pytał o zdanie, prawda? Tylko jej losem do zawarcia związku małżeńskiego potem tę rolę przejmował mąż, ale o jej losie decydował właśnie i zarządzał jej losem ojciec. A kierował się wyłącznie własnym interesem tym czy. To, to znaczy, ja bym, przepraszam, sobie do słowa tutaj, trochę jakby miesza teoria i praktyka, bo w praktyce tak z pewnością było. I to, to jakby jest dosyć dla nas oczywiste. W ogóle w tradycyjnych społecznościach tak, tak często jest. Jakby Umówmy się, że jeśli spojrzymy w dzieje ludzkości, przepraszam, że tak górnolotnie to powiem, to, to ten, ta, ta, ta idea, że oto młodzi ludzie mogą sami sobie swobodnie dosyć wybierać, wybierać współmałżonków. Stosunkowo nowa. Ale więc tak niewątpliwie w praktyce było. Ale yy, o ile jeszcze we wczesnym średniowieczu yy, panowało przekonanie, że do małżeństwa jest potrzebna zgoda, ale zgoda rodziców, no o tyle właśnie gdzieś tam w XII-XIII wieku następuje ta zmiana, kiedy mówi się o zgodzie małżonków, przyszłych małżonków. To znaczy, przynajmniej z punktu widzenia nauczania kościoła, od tego momentu uważa się, że bez dobrowolnej zgody tych, tych dwojga, małżeństwo nie może prawnie dojść do skutku. Czy w praktyce tak było? No można domyśleć się, że bardzo często nie. A często Ale ta zgoda była wymuszana na kobiecie. No z pewnością. No, prawda. Jadwiga z tą, z pewnością. to jest szczególny przypadek. Chociaż, był... chociaż mamy przecież takie historie, na przykład, no właśnie, nie powiedzieliśmy jeszcze o jednych, jednej grupie ważnych kobiet w średniowieczu, czyli, czyli mniszkach. I tutaj na przykład hagiograficzne historie o mniszkach, trochę wzorowane na tych wspominanych przeze, przeze mnie starożytnych opowieściach o dziewicach męczennicach, no one właśnie to podkreślają, że one często sprzed. Przeciwiając się woli ojcowskiej, samodzielnie decydowało o tym, że one, że one wybrały sobie innego oblubieńca, to znaczy Chrystusa. Ale tu trzeba od razu powiedzieć, że również właśnie te opowieści hagiograficzne pokazują ten status panny. Zanim powiem o jednym przykładzie bardzo takim spektakularnym z pełnego średniowiecza, to kilka słów jeszcze wyjaśnienia do wcześniejszych rozważań, tego, co powiedział Grzegorz. Pamiętać trzeba przede wszystkim że są różne etapy w życiu kobiety i ona na tych różnych etapach swojego życia ma różne prawa i różne możliwości oraz o tym, że różnie jest w różnych grupach społecznych. Zacznijmy od tej pierwszej rzeczy. W koncepcji rodziny średniowiecznej, i to jest bardzo, bardzo trwałe. Zresztą w ogóle to przekracza granice średniowiecza jest pewien pewna pewien podział ról i władzy w rodzinie. Panna jest pod opieką ojca, tu nie ma dyskusji. Ojciec się nią opiekuje lub bracia, jeżeli jej nie, tego ojca nie ma, lub jeżeli nie ma braci, no to męscy krewni, jest pod męską opieką. Ta męska to, to opieka to jest też władza, prawda? Tak trzeba jest, to jest władza, ale to ma jakby dwie strony ten medal. Bo to jest rzeczywiście prawo decydowania jej losie, wybierania jej męża, ale też właśnie opieka, czyli to, że ona będzie miała zapewniony byt i bezpieczeństwo. Panna nie dyskutuje. Rzeczywiście mamy bardzo mało informacji o tym, że, że ma wpływ na wybór swojego narzeczonego. On może powiedzieć nie. Z punktu widzenia kościoła może. Natomiast to jest z dwóch powodów dla tej panny niebezpieczne. No, jeden to jest. Reakcja rodziny. Tak? Ona jest zależna od rodziny. Całkowicie materialnie, prawnie zależna od rodziny. Przeciwstawienie się w takiej sytuacji jest tak naprawdę no, ryzykowaniem wypadnięcia poza pewną strukturę zapewniającą byt. Z drugiej strony, też nie jest tak do końca, że ci ojcowie nie uwzględniają woli. Córek. My mamy ślady źródłowe mówiące o tym, że one miały jakieś takie miękkie metody wpływania na decyzję ojcowską, chociaż oczywiście żaden ojciec nie będzie się tym chwalił, bo chwalenie się tym, że moja córka sama sobie wybrała narzeczonego, znaczałoby, że on kwestionuje własną władzę. On sobie na to nie może pozwolić. Ojciec honorowy, ojciec musi o to dbać, żeby ta władza była ciągle potwierdzana. Czyli w tym momencie mamy sytuację, no, że nasze źródła jednak pokażą nam silną władzę ojcowską. Co więcej, córka, która sobie sama wybierze narzeczonego, szczególnie kiedy ona dokona złego wyboru, czyli na przykład wolna pan, to wczesne średniowiecze znowu wolna panna weźmie niewolnika no to tak naprawdę ryzykuje życie. Ale to znowu nie chodzi o nią, tylko o honor jej rodziny. I teraz druga rzecz, bo to ten temat moglibyśmy rozwijać, natomiast druga rzecz, status społeczny. I tu się przerzucimy do epoki, kiedy mamy więcej źródeł e, mówiących o ludziach niższego statusu. Jeżeli patrzymy na źródła dotyczące, późnośredniowieczne dotyczące na przykład chłopów, to dziewczęta mają tam większą swobodę. Ale to się wiąże także z tym, że wydanie córki za mąż w rodzinie szlacheckiej, rycerskiej wiąże, jest... E, Skorelowane zawsze z przekazaniem pewnego majątku, pozycji, prestiżu. Czyli, innymi słowy, taka panna z rodziny szlacheckiej niesie ze sobą, czy z jej osobą związane jest więcej różnego rodzaju wartości, pewnego kapitału, także nie tylko kapitału materialnego, ale społecznego, niż z chłopką, której, owszem, będzie. Yy, też będzie tutaj poddana władzy ojcowskiej, ale dobór na tym poziomie już wśród chłopów będzie w większym stopniu warunkowany. Raz, jak to ładnie profesor Wiślicz określił, upodobaniem, a dwa, no taką wartością fizyczną, zdolnością prowadzenia gospodarstwa. Czyli jest różnica również statusowa. tak? Mówiąc krótko, szlachta ma, czy rycerstwo ma więcej do stracenia, wydając córkę no i, za mąż i do zyskania. I też trochę inne sprawy się liczą, tak? bo tu tak nie, nie, nie bez powodu zostały przewożone na przykład właśnie zdolności fizyczne, zdrowie i tak dalej, które wiadomo, że w przypadku osób pracujących fizycznie po prostu są istotniejsze niż wynoszony majątek, który w ogóle jest dosyć mizerny. Prawda? Zresztą to widać w zróżnicowaniu wieku wychodzenia za mąż. Hmm. tak? Szlachcianki czy też bogate mieszczki już w okresie późniejszego średniowiecza wychodzą za mąż znacznie wcześniej niż chłopki, które muszą osiągnąć pewną fizyczną wydolność, co nie znaczy, że zaczynają później życie seksualne, bo też jest i kontrola inaczej sprawowana w społecznościach wiejskich, czy, społecznościach, społecznościach, czy w środowisku elit. No i potem przejdźmy, opowiem może jeszcze ten przykład hagiograficzny, do, o, o którym wspominałam, bo teraz na niego Porę. Grzegorz mówił o tym, że mamy um, sytuacje, w których kobiety decydują o sobie, poświęcając się Bogu. Ale niekoniecznie dzieje się to za zgodą męskich krewnych, ojca directio, czy liść. krewniaków, a czasem oni próbują przeciwdziać. Świetnym przykładem jest żywo świętej Klary. Klara sama mm, idzie za świętym Franciszkiem, wybiera tę drogę sprzeciwie, oporze. Rodziców, Ale ten opór jest w większym stopniu werbalny, perswazyjny, niż e, podejmuje się jakieś działania przeciwko jej zachowań. Ale już jej siostrę, która chce pójść za nią, krewni wloką, siłą próbują zabrać. Tam ją ciągną za włosy bo to jest taki bardzo przekonujący, dość dramatyczny opis ciągną ją za włosy, biją. Dlaczego się nie udaje? No, bo wstawienieństwo świętej Klary, która, której modlitwa sprawiła, że ta siostra stała się ciężka jak kamień i krewni nie mogli jej wynieść. Prawda? Dlaczego oni ją chcieli zabrać? Bo ona zrobiła coś przeciwko woli rodziny, inne były też wobec niej pewnie plany, nawet jeśli nie, to naruszyła no, uprawnienia krewnych męskich. No, chciała... Ja zresztą przypominam sobie podobny przykład z IX wieku żywotu świętej Riksrudy, gdzie, gdzie to syn jest tym, który występuje właśnie jako opiekun matki, który nie zgadza się na jej decyzję, żeby we wdowieństwie oddać się życiu zakonnemu i nawet wysyła jakichś tam pachołków. No, ponieważ to jest żywot świętej, to oczywiście oni wszyscy zostają za to solidnie ukarani, że, że postępowali wbrew woli świętej, czyli Boga, prawda? Ale, ale ewidentnie widać tam sytuację rodzinnej, poważnej przemocy, bo to chyba kończy, jeśli dobrze pamiętam, dawno ten tekst czytałem, tam chyba kończy się tym, że ona traci palec w tej, w tej w tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej utarce, z tym pachołkami syna, którzy właśnie próbują odciągnąć. Także ewidentnie, jakby yy, łącznie, z, tak jak powiedziała Aneta, z, z użyciem przemocy. A jak powiedziała pani profesor, ja chciałabym do tego jeszcze wrócić. Yy, o wydawaniu za mąż bardzo młodych dziewczyn w rodzinach szlacheckich, rycerskich. Czy Kościół to akceptował, że za mąż były wydawane dziewczynki dziewięcioletnie, że zawierano związki małżeńskie, no, na ile one potem były zobowiązujące, na ile nie, to wiemy na przykładzie właśnie Jadwigi Andegawenki i Wilhelma, żeby nie szukać daleko. Czy, czy Było to akceptowane, że takie dzieci zawierały związki małżeńskie, czy w jakiś sposób to było prawnie usankcjonowane? Czy jeżeli czytamy w aktach sądowych, że jakaś szlachcianka angielska zmarła w wieku 20 lat, wydając na świat szóstego potomka, no na Boga, toż ile ona miała lat, jak ją za mąż wydano? 10. No, prawo kanoniczne ustala wiek zdolności do małżeństwa, czyli lata sprawne dla dziewcząt na 12 lat, dla chłopców na 14, ale to jest już taka, taki rygorystyczny zapis. Faktycznie, to czy dziecko jest zdolne, czy dziewczynka jest zdolna do małżeństwa. Ustalano poprzez inspekcję corporis, czyli po prostu stwierdzenie, czy ona jest już zdolna do um, poczęcia potomstwa, czyli po prostu czy miesiączkuje. I to był taki podstawowy, podstawowe kryterium, czy ma pewne cechy, drugorzędne cechy płciowe rozwinięte. E, innymi słowy, czy ona wygląda jak kobieta, e, bo należy rozróżnić dwie rzeczy. To, czy to jest małżeństwo. Konsumowane, czy następuje już konsumpcja małżeństwa, czy nie. Formalnie jak mówię, w prawo kanoniczne mówi, że to jest 12 rok życia, prawda? Ale też pamiętać trzeba, że przecież nie zapisywano daty urodzenia. W większości wypadków no, księgi parafialne obowiązkowe stają się po soborze trydenckim. Po co nowożytne je mamy, prawda? Natomiast określenie wieku no to jest w znacznym stopniu też przyjrzenie się temu, czy, 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 czy rzeczywiście to dziecko ma tyle, może mieć tyle lat. czy no, Ale... czym tutaj właśnie w, w późniejszym okresie, tak w pełnym i średniowieczu, no jakby wchodzi jeszcze ta kwestia, o której Jezus mi trochę mówili, jakby tej dwustopniowości zawierania małżeństwa. Tak. I że tutaj jakby te dla nas niekiedy szokujące historie o tych małych dzieciach, które są wydawane za mąż, to są właśnie te, to, 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 te, te małżeństwa pro futuro, tak na, przy, na przyszłość. Przyszłościowe. Tak? tak, które jakby, to jest dopiero pierwsze Pierwszy etap, który dopiero jest dopełniony przez, przez konsumpcję, i, i jakby no, można by powiedzieć, że to w naszym, w naszym myśleniu to są bardziej zaręczyny. Niż samo małżeństwo. Więc te dzieci, one no, są małżonkami w takim bym powiedział sensie niepełnym. I wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że te małe dzieci. To też wynika trochę, no, my to znamy oczywiście głównie z warstw wyższych i tam to z pewnością zresztą funkcjonuje. To wynika też z tego funkcjonującego w pełnym i późnym średniowieczu obyczaju, na przykład wysyłania dziewczynek małych na wychowanie, na dwór, w którym później mają, w którym mają później mieszkać, żyć jako, jako żony. I, to jest z tym związane. Ale jedną rzecz trzeba powiedzieć. Rzeczywiście wiemy, że. Yy... Porody wczesne, czyli takich ledwo dojrzałych dziewcząt, nie są niczym dziwnym. W wyższych warstwach je rejestrujemy, i to, co pani powiedziała na temat tego, że mogła dwudziestolatka umrzeć przy szóstym porodzie, nie jest wcale zaskakujące. Nie dziwi nas, nie. To nas w ogóle nie dziwi. Pamiętać też trzeba o jednej rzeczy, że sposób traktowania dzieci jest inny. Te kobiety stosunkowo szybko wracają do, znaczy mogą zajść w kolejną ciążę, wraca im płodność, Choćby z tego powodu, że bardzo rzadko karmią same. Tak? To są oddawane, dzieci są oddawane mamkom, ten cykl powraca, kolejne, kolejne porody następują często rok, rok po roku. To jest oczywiście niezwykle wyczerpujące fizycznie. I też archeolodzy to nam potwierdzą, bo z wykopalisk archeologicznych wiemy o tym, jaki jest stopień odwapnienia kości tych młodych kobiet, ile z nich prawdopodobnie umarło z powodu powikłań poporodowych itd. I tak dalej. Tylko też trzeba pamiętać, że jest znowu, zawsze to mieć w, w głowie, że jest inaczej w różnych grupach społecznych. Na przykład u chłopów będziemy mieć zdecydowanie i to też w zamian późnego średniowiecza i epoki nowożytnej, zdecydowanie mniej porodów, choćby z tego powodu, że warunki życia są trudniejsze, mhm. ale też i nie ma takiej, takiej presji na kolejnych potomków i dłużej się na przykład karmi piersią. Tak? Nie ma mamek. Na wsi się karmi dziecko piersią, co jest pewnym nieskutecznym do końca, ale jednak. Opóźniającym y, za, możliwość zajścia w ciążę y, y, czynnikiem. Czyli zawsze należy pytać, kto, kiedy i w jakiej grupie. Natomiast, natomiast niewątpliwie jest tak, że jeśli myślimy o, no nie wiem, ja teraz myślę sobie o dziesiątowiecznej arystokracji nie, nie, niemieckiej, która została opisana przez Karza, Karla Eyzera, właśnie kobiety z niej, no to ewidentnie jest tak, że no, tak do 20, między tym 12 a 25, powiedzmy, rokiem życia jest ten czas, kiedy kobieta rodzi. I jak ona przez ten czas przejdzie, znaczy jak go przeżyje, jak nie będzie powikłań, jak nie umrze w połogu, jak nie, nie umrze z wyczerpania, tak? jeśli ona go przejdzie, to ma dużą szansę już dożyć. Późnej starości. I to jest zresztą pewna różnica, bo mężczyźni cały czas są znaczy, oczywiście, wszyscy są narażeni na różnego rodzaju ryzyka, tak, choroby i tak dalej, ale mężczyźni z kolei wojują i cały czas są narażeni na ryzyko. Natomiast kobieta, która przeszła trzydziestkę, to ma dużą szansę oczywiście w wyższych warstwach, gdzie będzie zadbana i tak dalej, naprawdę dożyć lat późnych. Powiedzieli Państwo, że małżeństwo było ważne od momentu skonsumowania. Wtedy liczyło się, że para jest mężem i żoną. I ważnym elementem obrzędu zawarcia związku małżeńskiego, małżeństwa były pokładziny, czyli stosunek młodej pary, czasami w, w takim zawstydzającym otoczeniu. Innych osób, które musiały być, czy też chciały być świadkami tego aktu, a potem publiczne szukanie śladów krwi na koszuli panny młodej. Jeśli zdarzało się, że panna młoda, co zdarzało się często, nie była dziewicą, Miała na to swoje sposoby, żeby zmylić przeciwnika i o tym też pisze Rosalie Gilbert, jakie chwyty, jakie podstępy stosowały kobiety, które były wydawane za mąż nie będąc dziewicami, co umieszczały pod prześcieradłami, a czasami nie tylko, żeby Ci świadkowie, żeby mąż i jego rodzina, bo to było ważne, ponieważ, czy, jeżeli tak rzeczywiście było, że rodzice pana młodego mogli unieważnić małżeństwo po pokładzinach, jeżeli nie pojawiła się krew. Czy kobietom to uchodziło na sucho? Bo przecież to się gdzieś tam w końcu mogło wydać. Popatrzyliśmy na siebie z Grzegorzem, bo to jest taki przykład pewnego mitu historiograficznego, opartego na bardzo wątłych przesłankach z bardzo ściśle określonych obszarów i czasu. I na dodatek ze źródeł zwykle literackich, tak, więc jest. opowiadających opowieści, które, których celem niekoniecznie jest powiedzenie jak było naprawdę, a bardziej... Znaczy i tych filmowo-opowieściowych, które w pewnym sensie zafałszowują obraz prawdziwego średniowiecznego. Albo nawet średniowiecznych. Średniowieczne, tak. W średniowieczu pamiętajmy, no, też. że też różnego typu źródła są. Yy, jakby to rzec, nie wiem gorzy, jak to najlepiej ująć, nie chcę powiedzieć... Sensacyjny To no, no no. kłóciesz odbiorcy, ta, ku, prawda? Kłóciesz odbiorcy Czyli co, nie było to możliwe? Nie wiemy do końca My nie wiemy. Być może były jakieś tego rodzaju gdzieś praktyki. Natomiast to, co wiemy na pewno, to to, że ta noc poślubna ma znaczenie sym pewnego rytuału przejścia. I tak ją trzeba rozumieć. Stąd specyficzne przygotowywanie sypialni, przygotowywanie także państwa młodych, to, że te łoże się że te łoże może być błogosławione, czyli tak jak Chrześcijański element, w tym potwierdzający, że ten akt seksualny jest legitymizowany i służy zbożnemu celowi, czyli przyjściu na świat nowych chrześcijan, on się wiąże również z takimi tradycyjnymi, jeszcze przedchrześcijańskimi w swojej genezie, rytuałami płodności. Określone jedzenie stawia się młodym, pewnie określone rośliny się tu pojawiają pewne pieśni. To znamy zresztą w ogromnej mierze z okresu późniejszego, ze źródeł także etnograficznych, mhm. prawda, które, y, które też nie do końca tutaj mogą nam powiedzieć cokolwiek o tym, jaka praktyka wyglądała w średniowieczu. Tak, bo to jest ważny moment. Dlaczego on jest ważny? To jest taki moment, który pokazuje raz na zawsze, że ten mężczyzna z tą kobietą będzie miał biologiczne potomstwo, które będzie jego potomstwem legalnym. Wszyscy widzieli publicznie Potwierdza się, że to jest związek. To, to jest zresztą wpisane w pewien większy obrzęd, bo to oczywiście mówimy o seksualności, o tym znaczeniu tego, tego, tych pokładzin. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest pewien większy obrzęd przyjęcia do domu mężowskiego. Tak? Bo pamiętajmy, że żyjemy w kulturze, której to kobieta zmienia, zmienia zamieszkanie. Kobieta prawda? Do domu Więc męża, to, to jest tak. element, element całego obrzędu małżeństwa, to jest właśnie też to: przyjęcie do domu. Tak jest, A te, bo tu pewnie gdzieś z tyłu głowy zawsze pojawiają się opowieści o, o rodzinach panujących. No to jest akt polityczny, tak. Potwierdzenie pewnego układu. I teraz układu, w każdym przypadku to małżeństwo jest układem. Czy to będzie rodzina panująca, gdzie to trzeba podkreślić, że od tego momentu potwierdziliśmy nasz związek, aż po y, niższe grupy społeczne, gdzie też jest to układ między rodzinami? Prawda? Czyli innymi słowy, no jest to moment ważny, ale pamiętajmy, że w wielu kulturach średniowiecznych, bo tu można mówić o wielu, wielu kulturach wręcz, wcale niekoniecznie ta panna młoda była dziewicą. Dopuszczano na przykład, kiedy małżonko, małżonkowie, no wtedy narzeczeni. Są już sobie przyrzeczeni do jakiejś aktywności tak. seksualnej między nimi. Prawda? Oni są narzeczeni, są sobie przeznaczeni, tylko dopełnia się poprzez małżeństwo, później za ślubin już ukonstytuowany związek i to się zdarza. Wiemy też, że w niektórych przypadkach no, to pokładziny odkładano w czasie. To się nie dzieje od razu po, po zawarciu małżeństwa. Ale ze względu na wiek, na przykład? Nie, no. dziewczyny. Są także religijne powodów. przesłanki. No prawda? Tak. są mnóstwo dni, kiedy nie, nie można wcześniej. To były prawda? te dni właśnie, ta, ta, Chociaż starano się oczywiście zawierać małżeństwa w takich okresach roku liturgicznego, żeby, żeby, można, żeby było, można było, było tak. małżeństwo dopełnić. Jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, która wiąże się właśnie z tym, o czym tu mówimy, a mianowicie to, że podkreślano moment, dopełnienia umowy przez obie, obdarowywanie panny młodej, młodej żony jakimś prezentem. No i jeśli to jest... nie było prezentu, to znaczy, że yy, noc poślubna była marna. Yy... No, tu zresztą była zmiana w obyczajach, bo prezent, który dawano. Nie, nie do końca tak było, bo we wczesnym średniowieczu w prawa germańskim był tak zwany dar poranny, który dawano rzeczywiście rano, ale później to się zmieniło i był, był dar, który dawano przed nocą poślubną, który w jakimś sensie, czyli to, co nazywamy wianem, prawda? Czyli to, co pan młody daje, pan młodej, w wypadku warstw to np. na ziemie, które później ta kobieta jako wdowa mogła posiadać i które były jej zabezpieczeniem. No, to był bardzo ważne, to przekazanie. Zresztą w ogóle w średniowieczu tak jest, że prawie każda umowa społeczna ma w sobie element przekazania czegoś, choćby symbolicznego. No, tak jak nie wiem, akt lenny może polegać na przekazaniu komuś gałązki. Tak? Coś musi zostać przekazane. I tutaj ewidentnie to przekazanie yy, jakiejś, jakiegoś majątku no, czegoś, tak? no, ziemi najlepiej. Ono jest wyraźnym znakiem legalności małżeństwa, co nie ulega wątpliwości, że, że mówi się o tym, że jak czytamy takie teksty nie wiem, z IX wieku, co to jest legalne małżeństwo? No legalne małżeństwo wygląda tak, że prawda. ona przychodzi do domu i otrzymuje wiano. No, o czym Grzegorz powiedział, no, choćby w tym w słowach, które użył, wiano. Dar poranny. To są słowa, które dla nas często jako historyków w różnych okresach średniowiecza nie są precyzyjne. My je z trudem definiujemy. Nakładają się instytucje prawa rzymskiego, zwyczajowego, tak. lokalne jeszcze zwyczaje różnego typu i rodzaje, rodzaju, które powodują, że nam jest czasem bardzo trudno to rozróżnić. Co kiedy? A jeszcze a propos daru porannego, pamiętajmy, że to jest praktyka na dworach królewskich. Dwór tak. królewski polski ustanawia się dary poranne dla młodych królowych. Yy, jeszcze, żeby było trudniej, język polski, chociaż mało kto już o tym pamięta, właśnie rozróżnia między posagiem, czyli tym, co panna wnosi, a wianem, tym co, tym, co otrzymuje od pana młodego, ale na przykład łacina już nie rozróżnia i to jest dos. dos. To jest zawsze dos i my w związku z tym jesteśmy często bez, bezradni. No chyba, że jest termin germański, no. który też jest dla nas trudny, jak właśnie. Morgen Morgan Morgan Gap tak. w no, a to już jest jakaś wskazówka. A ja o, powiedziałam, odwołałam się do tego przykładu pokładzin, kiedy świadkowie sprawdzali koszulę panny młodej. Czy to, to właśnie, jak to się odbywało? Czy małżonkowie? Sypiali nadzy. Kościół nie lubił na gości i potępiał ją, czy też obowiązywały nocne stroje. Tu mamy nawet na okładce kobietę, która leży w i jest naga. Tylko na głowie ma jakąś chustę. Czy... To jest bardzo dwuznaczne. Jak to, jak to było? Bardzo to jest dwuznaczne, dlatego że choćby mamy, no nie wiem, żywot świętej Kingi, gdzie co powie się o tym, że właśnie kiedy taka nocna suknia się odsłoniła jej mężowi, to. To, to ona była wielce zawstydzona, i, i później pokutów, no bo oni prześlubowali czystość, prawda? No tak. Ale z drugiej strony mamy też takie opisy, które sugerują, że ludzie spali nago w wielu sytuacjach. Że właśnie odsłonięcie się kołdry już wystarczyło, że było widać nagość człowieka. Więc nie sądzę, żeby to była jedna zasada. No znowu mówimy o tysiącu lat, o różnych warunkach klimatycznych, więc, więc myślę, że było bardzo różni I z tym podejściem do nagości w średniowieczu jest zresztą o tym, o tym książka Jacques'a Legofa. To też nie jest takie jednoznaczne, na ile tą nagość rzeczywiście traktowana jako coś niebezpiecznego. Chyba, że była ona e, wynikiem gwałtu. Czyli e, na przykład, znowu, że wrócimy do tych naszych praw zwyczajowych, przywoływanych wielokrotnie, na przykład zabranie kąpiącej się kobiecie ubrania było bardzo surowo karane. Czyli, no bo ona była wtedy narażona na wstyd. Musiała mhm. wracać do domu nago, prawda? Czyli w takich sytuacjach rzeczywiście ta nagość kobieca była. No, czymś... No, ale jak to kobieta naga, a na głowie ma jakąś yy, yy, jakąś chustę, no, mogła mieć ona musi... turban, mogła tak. mieć czepek. Ona musi mieć na tej ilustracji. To Bo przed... co? Dlaczego? Dlaczego? Musieli powiedzieć, że jest mężatka. To znaczy, pod ta ilustracja jakby ona nie, to ona nie, nie pokazuje tak naprawdę tego, jak wygląda kobieta w łóżku, <laughs> tylko ona ma zaznaczyć, że ta osoba, która jest tu przedstawiona, jest mężatką. No, jest białogłową, tak? Ma biały welon. Czyli ewidentnie jest po, po ślubie. No, trochę na zasadzie jak świętego się przedstawia z atrybutu. Tak, żeby był rozpoznawalny. A króla w koronie, no. prawda? Zresztą mamy takie przedstawienia króla leżącego w łóżku. Nago. W, w nago. nago. W, ko w koronę. Korona, no, tak być, na głowie. To jest król, tak? Król to... jest wyznacznik. Zamiast... Ta, ta Roseli Gelbert napisała, że wierzono wówczas w średniowieczu, że ciepło ucieka przez głowę, w związku z tym nawet jeżeli kobieta była naga, to musiała przychylić, bo nie zawsze była chusta. Czasami był to czepiec, czasami to był jakiś turban, jakieś coś tam. I napisała Szanowne panie, nawet w łóżku możecie nie zdejmować kapelusza. Ale bardzo słusznie, o no, szlafmyce. jak wiadomo, w zimnych domach, jak najbardziej na miejscu yy, ciepło ucieka przez uszy. I yy, mamy na przykład do czynienia w zimnym klimacie z nieogrzewanymi pomieszczeniami. Nic dziwnego, że często widzimy takich, jak wygląda intelektualista średniowieczny, On siedzi nad księgą i ma taką sobie, taką czapeczkę, tak zwaną innocentkę, tak, która mu zasłania uszy. Ale ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, do tego wątku, który pani poruszyła, a nas trochę skonsternował, czyli właśnie owego spra sprawdzania dziewic. To jest jakoś tak, że te wyobraźnie odbiorcy, takiego powszechnego dotyczącego średniowiecza, właśnie rozpalają kwestie, które niestety historycznie są mało uchwytne. Jeśli, jeśli nawet są prawdziwe, to z całą pewnością nie były częste, raczej były rzadkie. No drugim takim przykładem jest ten słynny pasnoty, tak? Ten słynny pasnoty, w którym jak wszyscy wiemy, prawda, ci krzyżowcy, o, jak... już wyruszał na, na wojnę, na wyprawę krzyżową. Tak, i krzyżową, żonę, prawda? Tak. No tylko, że, że problem polega na tym, że pierwsze świadectwa o pasach cnoty, nigdy się tym jakoś szczegółowo nie interesowałem od razu zaznaczę, ale pierwsze świadectwo o pasach cnoty pochodzą zdaje się z XV wieku. Jeśli to zjawisko Czyli i, koniec średniowiecza. Tak, i wydaje się, że to było zjawisko bym powiedział raczej incydentalne niż, niż norma, tak? Przytrafiło się parę razy może, nie, nie chcę tutaj wchodzić w liczby, bo, bo po prostu nie wiem, ale i, i, i trochę być może podobnie rzecz wygląda właśnie z tym sprawdzeniem dziewictwa. No właśnie nie potrafimy w gruncie czy powiedzieć, czy to miało miejsce czy nie, ale z całą pewnością to nie było tak, jak się często nam wydaje, że, że właśnie ślub średniowieczny kończył się sprawdzaniem dziewictwa. Nic, nic na to nie wskazuje. No, innym takim elementem, który działa zawsze na wyobraźnię jest to prawo pierwszej nocy, prawda, które też miało być powszechne i tak dalej, i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że czasem dziewictwo sprawdzano. I znowu wrócilibyśmy do sądów konsystorskich, gdzie z kolei powoływano, jeżeli była taka potrzeba, na przykład kobieta mówiła, że nie zostało małżeństwo skonsumowane, więc ona jest nadal dziewicą. Stąd te dziewice konsystorskie, tylko tak. niedokładnie to, to znaczyły, tak? Dziewice konsystorskie troszeczkę co innego. Um, natomiast um, powoływano kobiety, akuszerki zapewne, biegłe, które dokonywały znowu kontroli, sprawdzenia, czy ta kobieta jest rzeczywiście dziewicą, czy nie i wstępnie pod przysięgą zdawały... Raport sądowi. A we wcześniejszym średniowieczu sprawdzono dziewictwo w inny sposób, czyli za pomocą sądu Bożego. Jak kobieta o. twierdziła, że jest dziewicą, albo że nie zdradziła męża i były co do tego wątpliwości, no to sąd Boży w postaci wiem, brania rozgrzanego żelaza czy czegoś takiego mógł to wyjaśnić. Przez tak, I znamy takie historie, właśnie też hagiograficzne, gdzie na przykład kobieta oskarżana o zdradę męża ona mówiła, a nie zdradziła męża, to na przykład święta Kunegunda, żona cesarza Henryka II, a powiedziała nie zdradziłam męża, bo ja w ogóle jestem dziewicą. Zrobiono Sąd Boży i okazało się, że tak rzeczywiście było. Że była dziewicą. Wiedzę o seksualności, jak już wielokrotnie podkreślali Państwo, tamtego okresu średniowiecza przekazują nie tylko zresztą księgi kościelne, ale także księgi sądowe. Jeżeli odbywał się ślub dziewczyny, która została wcześniej zgwałcona, i o tym nikomu nie powiedziała. No to jest oczywiste, że dziewicą nie była i mąż albo o tym wiedział, albo nie wiedział, albo godził się na to, albo się nie godził. Były też sytuacje bardzo dramatyczne. Otóż w aktach sądowych Yorkshire z 1363 roku zapisana została historia Ellen Cutmaiden z Norton. I teraz cytuję: Sędziowie usłyszeli, że Lajes Warner z Malten w poniedziałek po święcie podwyższenia Krzyża Świętego zbrodniczo zgwałcił w Malten, a dokładniej w Norton, obok Malten Ellen Catmeyden, Gdy zległ z nią wbrew jej woli, tak ją przy tym poturbował, że zmarła przed upływem trzech dni. Lajes został doprowadzony przed oblicze sądu. Wybrani i zaprzysiężeni tego dnia ławnicy orzekli, że wspomniany Laies w żaden sposób nie jest winny wspomnianej wcześniej zbrodni. Tym samym uznano, że wspomniany Laies nie podlega karze. Jak to jest możliwe? Zbrodniczo zgwałcił. Dziewczyna umarła, a on nie podlega karze. Cóż to za sądy? No, nie znamy kontekstu tej sprawy, tak? To jest wyjątek źródłowy. Być może w tym wypadku nie było świadków. Coś przekonało sąd, że to nie on stał za, za tą zbrodnią. Problem przemocy seksualnej jest problemem w źródłach obecnym, ale dla nas bardzo trudnym. Dlatego, że my mamy trochę problem z definicją, co jest, a co nie jest przemocą seksualną, i pamiętajmy o tym, że źródła, z którymi dysponujemy, zwykle dotyczą no, spraw skrajnych. Tak? Jeżeli coś trafia przed sąd, to to są już sytuacje rzeczywiście. Dramatyczne. Większość aktów przemocy seksualnej po prostu, zresztą tak samo jak dzisiaj, może nie tak samo złe porównanie, ale podobnie w pewnym sensie, w ogóle nie jest rejestrowana źródłowo. Co to jest w ogóle gwałt? Jeżeli przyjrzymy się różnym źródłom prawnym, to na przykład, kiedy kobieta krzyczy, to wtedy może mówić o gwałcie. Prawda? Ona musi krzyczeć, musi być akt oporu. E, krzyczała, ale nikt nie szedł, nikt nie zareagował. Ale się jej py pytają się jej sędziowie, czy krzyczałaś? E, druga rzecz, gdzie to się dzieje? Prawda? No Bo jeżeli na przykład ona zeszła z drogi publicznej gdzieś, przeproszeniem, plątała się po krzakach, to sama. To co się dziwi, to tak? To sama tak, sobie jest, tak, była tak, tak, trochę winna. Prawda? Jeszcze kto to jest? Do jakiej grupy społecznej taka kobieta należy? Yy, więc sprawa przemocy seksualnej, jak mówię, to rzecz trudna i wreszcie yy, jest jeszcze jeden aspekt, no, przemoc seksualna to nie tylko gwałty, prawda? Yy, przemoc seksualna to jest także na przykład przemoc mężów wobec żon, tak? No choćby coś takiego. No, jak czyli gwałty, jak... tak? Tylko... Yy, no nie, nie, ona dalej też, yy, no, 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 no na przykład, tak? tak czy, czy, to nie jest przemoc, tak? Z punktu widzenia mhm. prawa to, że mąż zgwałci żonę nawet brutalnie, to nie mhm. gwałt. Bo. Y bo z definicji, no, definicji współżycie małżeńskie nie może być gwałtem no w, tym, w tym sensie. W tym sensie mamy duży, duży kłopot z tego, typu, z tego typu informacjami. Niektórzy twierdzą, że Umberto jako w swojej powieści imię Róży przesadził nieco, pokazując, jak powszechny był homoseksualizm w zamkniętych środowiskach, na przykład klasztornych. Czy w średniowieczu homoseksualizm podlegał społecznej stygmatyzacji, czy w ogóle istniała koncepcja tożsamości seksualnej. No tak, i my widzimy, że on jest rzeczywiście zwalczany, a, w, a od pewnego momentu, zwłaszcza od czasów reformy gregoriańskiej, jest zwalczany bardzo poważnie. Znaczy, to zaczyna być bardzo poważny problem y, homoseksualizmu wśród duchownych. I... Ale pamiętajmy, że y, y, związki homoseksualne trzeba rozróżnić bardzo wyraźnie męskie i kobiece. Mhm. Jeśli chodzi o homoseksualizm kobiecy, związki lesbijskie, to to po pierwsze jest źródłowo dużo słabiej potwierdzone. To po prostu nie interesuje autorów. Tak, to nie wzbudza autorów emocji. Autorów, wszystkim duchownych. A po drugie też one chyba nie, nie wywołują tak dużego, jakby to rzecz sprzeciwu, nie są tak bulwersujące. Mhm. Prawda? Ale często są za to przedmiotem kpin tu przypomina się no, choćby opowiastki, krotochwilne opowiastki późnośredniowieczne, gdzie się właśnie mówi o tych, no, może nawet nie tyle związkach homoseksualnych kobiecych, ale zastępowania mężczyzn przez kobiety w akcie seksualnym, na przykład z użyciem różnego rodzaju rekwizytów, prawda? Czyli innymi słowy, ale to nie jest, no, tak, to, to akurat nie jest, kobiety nie są tak bardzo interesujące i tak bardzo pod tym względem y, opisane, jak w przypadku homoseksualizmu y, męskiego, gdzie faktycznie, tak jak Grzegorz powiedział, to jest temat zgłębiany, drążony i bardzo. Tak, y, i można by powiedzieć, że dla niektórych głośno. autorów staje się on w prawdziwą obsesją, tak jest, prawda? Tak. Ale na ile wiarygodne są te źródła, które pisali przecież głównie mnisi i pisarze religijni, skoro ich zadaniem Głównym, podstawowym było piętnowanie grzechu, czyli jaka jest prawda o średniowieczu? O, o, obwarowane głosami kościoła, aktami prawnymi, potępiającymi uciechy cielesne, a zwłaszcza współżycie pozamałżeńskie, czy też pełne zmysłowości, porządliwości, nieokiełznanej chuci, ukrytej być może za maską pozorów i takiej... Grzeczności i układności. Jaka jest prawda? Prawda to jest w ogóle pojęcie, które dla historyka nie jest proste. To znaczy, wzbudza kontrowersje Zwłaszcza i obecnie. Zwłaszcza obecnie i chyba, chyba my nie odpowiemy na to prawda, pytanie, że to jaka prawda. jest prawda. Musielibyśmy też podyskutować o rozumieniu, o samym znaczeniu prawdy. Możemy powiedzieć, co widzimy w źródłach. Zapytała Pani o to, na ile te źródła są wiarygodne. To prawda, że źródła średniowieczne mają swoje ograniczenia, wynikające z tego, kto i po co je pisał. Przede wszystkim cel jest tutaj kluczowy. Te źródła są w znacznej większości, w przygniatającej większości proweniencji, te, te, które dotyczą kobiet, proweniencji kościelnej źródła, które o kobietach mówią w innych kontekstach są stosunkowo późne, to że w pełnej późne średniowiecze, kiedy będziemy mieli teksty do kobiet adresowane, a czasem nawet przez kobiety pisane, chociaż są wyjątki. A tak naprawdę ten przełom to jest już okres późnego średniowiecza i nowożytności, kiedy będziemy mieli też teksty o innym charakterze niż teksty z kręgu religijnego się wywodzące, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli do tych źródeł przyłożyć naszą Warsztatowe narzędzia, sporo możemy się dowiedzieć na temat tego, jak wyglądało funkcjonowanie kobiet. Żaden obraz, z których tutaj pani powiedziała, nie jest ani do końca fałszywy, ani w pełni prawdziwy. One mają jakieś elementy, które składają się na bardzo, ale to bardzo skomplikowaną całość. I co więcej, ten, to, co my we źródłach wyczytujemy, nie jest, te, jest też zmienne w czasie. Tak, to się zmienia w czasie. I obraz kobiet wyobrażony czy wykreowany, i to, co możemy powiedzieć na temat praktyki życia kobiet, to wszystko ulega zmianie, chociaż oczywiście i tu jedna rzecz jest bardzo ważna. Rytmy czasu średniowiecza są inne niż rytmy czasu chociażby epok nam bliskich, czy XIX, czy XX wieku. Zmiany dokonują się w bardzo długich ciągach. My obserwując zmianę możemy obserwować na, na przykład na przestrzeni kilku wieków zmiany dotyczące obyczajowości, dotyczące pewnych także strukturalnych elementów funkcjonowania choćby rodziny, pewne modele sprawowania władzy. Musimy myśleć o kategoriach czasu nieco inaczej. To nie jest też taki okres, kiedy statyczny jest ten obraz, tylko że on się zmienia stosunkowo wolno, no i też oczywiście zmienia nam się zasób źródeł. Inaczej będzie to wyglądało dla wczesnego średniowiecza, gdzie siłą rzeczy dysponujemy ograniczoną bazą źródłową. Inaczej będzie wyglądał dla późnego średniowiecza, gdzie na przykład dla mnie jestem wczesnym, wczesną mediewistką, dla mnie te zasoby źródeł piętnastowiecznych, no to jest zalew źródeł, to jest ogrom źródeł. Zresztą dla osób, które to badają, też tylko szokująca może być zmiana w liczbie yy, świadectw dotyczących. Ja, ja bym tylko dodał jedną może rzecz, że y, odpowiedź na pytanie o wiarygodność źródeł z naszego punktu widzenia badaczy jest praktyczna, to znaczy jest taka innych nie mamy, prawda? Innych nie mamy. I, i nic na to nie poradzimy, że one mają swoje tendencje, swoje skrzywienia, y, swoją specyfikę, no ale na tym polega nasz warsztat, na tym polega na, polegają nasze umiejętności, żeby umieć to odczytać. I też ja bym nie przesadzał z tym. Z tym, że te źródła byłyby takie idealizujące rzeczywistość. Proszę nawet w źródłach, o których pani wspomniała, takich źródłach, których celem jest, no nie wiem, walka z grzechem, no, żeby walczyć z grzechem, trzeba go opisać, prawda? A jeśli się go opisuje, to często dostajemy bardzo dużo bym powiedział, niekiedy z perspektywy tematu, o którym rozmawiamy, pikantnych szczegółów. Tak? Jeśli, nie wiem, w, w penitencjarzach, czyli w takich tekstach, które spisują grzechy, pojawia się regularnie na przykład taka, taka kwestia, jaka jest pokuta za, za współżycie w Kościele. A później w takich z późniejszego średniowiecza, z pełnego i późnego, późnego średniowiecza takich ludowych... Właśnie nie wiem, czy ludowych, ale takich krotochwilnych utworach zwanych o ten wątek też się powtarza. Później w opowieściach kantemberyjskich ten wątek się pokazuje, no to okazuje się, że coś, co nam może zupełnie do nie pasuje, yy, czyli to, że ludziom się zdarzało znaleźć sobie miejsce do współżycia w kościele, chyba się zdarzało nie tak rzadko, prawda? Więc nawet tego typu źródła, one, no właśnie, odsłaniają nam też drugą stronę rzeczywistości, tą bym powiedział, mniej ulukrowaną tych podręcznikach do spowiedzi z których korzystali duchowni były wskazówki żeby nie opisywać specjalnie dokładnie grzechu bo to może być prowokacją do jego popełniania czyli też taka w pewnym sensie powściągliwość w tych opisach z tą powściągliwością to jest problem, bo jeżeli będziemy czytać y, chociażby źródła dziewiątowieczne, to jest taki bardzo ważny czas, kiedy do, dokonują się na przykład kluczowe zmiany w y, sposobie rozumienia małżeństwa. Kiedy będziemy czytać o różnych sprawach y, między małżonkami, no to powściągliwe one zdecydowanie nie, nie są. są. Słynna sprawa Lotara i Teutbergi. Y, Król pragnął oddalić swoją żonę, no i zarzucano różne niecne uczynki. I nie chciałabym szczegółowo opowiadać o tym, jakie ekscesy seksualne tam zarzucano tej pewnie fałszywie, tej podejrzanej o, o nie żonie ale były to rzeczy bardzo bulwersujące z naszego punktu widzenia. Więc Jacy no i opisali... nadzieję, to duchowni. Tak. Dzisiaj państwu bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pani profesor Aneta Pieniądz, dziękuję mhm. i pan profesor Grzegorz Pac. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drodzy słuchacze, przyjaciele Klubu Ciekawych Wszystkiego. Jesteśmy, jak Państwo słyszą, działamy, nagrywamy audycje. ale żebyśmy mogli w pełni rozwinąć skrzydła, potrzebujemy Państwa pomocy i wsparcia przez Patronite. To proste, trzeba tylko kliknąć na link na moim profilu patronite.pl klcw. Czyli piszemy patronite.pl Ukośnik KLCW. Darczyńcom z przyjemnością podziękuję na zakończenie każdej audycji, którą wspólnie zrealizujemy. Tylko dzięki Państwu klub ludzi ciekawych wszystkiego będzie mógł dalej istnieć, a my będziemy mogli jak dotąd wspólnie poszukiwać odpowiedzi na odwieczne pytania, które człowiek zadawał sobie zawsze od zarania dziejów. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. No i słowo się rzekło, dziękuję za wpłaty państwu, Annie Daniło, Mateuszowi Bajdzie, Tomaszowi Stasińskiemu, Michałowi Gostkowskiemu, Iwonie Zarembie, Marcinowi Czyrycy, Marcinowi Lidzbarskiemu, Michałowi Dudkowskiemu i Robertowi Felmanowi. Bardzo dziękuję. Najbardziej hojni darczyńcy mogą oczekiwać zaproszenia na nagranie z udziałem publiczności. Takie planujemy. Tylko dzięki Państwu, Klub Ludzi Ciekawych, wszystkiego będzie mógł dalej istnieć. Zapraszam na stronę klcw.pl, a do mnie proszę pisać na adres klub.ciekawych.gmail.com. Ci z Państwa, którzy jako pierwsi napiszą na podany przeze mnie adres, mają szansę otrzymania egzemplarza książki Tajemne życie seksualne kobiet w średniowieczu Rosalie Gelbert. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Rebis. A ja już dzisiaj mówię Państwu dziękuję, do usłyszenia, Hanna Maria Giza.